Więc witam Państwa jeszcze raz serdecznie na tym webinarze Zdrowy Kręgosłup. Na początku chciałbym Państwu w ogóle opowiedzieć trochę o kręgosłupie, skąd się biorą dolegliwości, co możemy z nimi robić, jak w prosty, domowy sposób jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Jeśli chodzi o budowę, patrząc z boku na nasz kręgosłup, mamy naturalne krzywizny. Wspominam o tym dlatego, że bardzo często ktoś przychodzi do gabinetu i mówi: Panie Kubo, ja mam problem, bo mam lordozę. Właśnie super, że mamy tą lordozę, super, że mamy kifozę. Ważne, żeby ona była odpowiednia, nie za duża i nie za mała. Odcinek lędźwiowy i odcinek krzyżowy jest to część, która z kolei jest najczęściej przeciążana. Od dziecka, gdy nieprawidłowo nosimy plecak, gdy źle siedzimy albo siedzimy właśnie za dużo. To, co może nas boleć, czy to, co nas obciąża, to przede wszystkim brak aktywności fizycznej, na co teraz jesteśmy częściowo bardziej jeszcze skazani, aczkolwiek z tym możemy poradzić sobie, ćwicząc właśnie w domu i o tym wspomnę na końcu. Siedzący tryb życia, czyli ten obecny tryb, który występuje u większości osób i nieprawidłowa postawa. I teraz, jeżeli siedzimy, tak jak wcześniej wspominałem, pewnie większość z Państwa siedzi, tak jak ja w tej chwili na tym webinarze, jeżeli będziemy siedzieć bez oparcia, to zawsze ta pozycja będzie wyglądała bardziej w ten sposób. I siedzenie bez oparcia to jest największy błąd, jaki możemy zrobić, dlatego jak tylko mamy możliwość, opieramy się wygodnie po to, żeby to napięcie z tych naszych pleców, z mięśni, kręgosłupa, kręgosłupowych po prostu zostało przerzucone na oparcie. Wyjeżdżamy sobie z Rzeszowa, siedzimy wygodnie, głowa często jest oparta, przynajmniej tak było wskazane, albo blisko tego zagłówka. Natomiast dojeżdżając już w dalszej części tej autostrady, czy jadąc coraz więcej kilometrów, złapiemy się na tym, że ta nasza głowa jest coraz bardziej wysunięta do przodu. Wtedy najwyższy czas na przerwę tak naprawdę. Natomiast no, tak właśnie jest u osób, które mają wadę wzroku lub kiedy ten nasz wzrok się męczy, będziemy się przesuwać coraz bliżej monitora, czy coraz bliżej celu naszego wzroku. Natomiast żeby prawidłowo siedzieć, spróbujmy teraz postawić dwie stopy na podłodze, oprzeć się, jeżeli nie mamy oparcia, to starajmy się znaleźć cokolwiek, niech to będzie jakiekolwiek krzesło, ale żebyśmy się mogli oprzeć. I teraz oparcie, które mamy, ono nie powinno być ustawione na 90 stopni, tylko takie 100-110. Dlatego w fotelach biurowych, jak się opieramy, to bardzo często to oparcie lekko ugina się z nami, podąża do tyłu z nami. Właśnie po to, żeby to odciążenie było większe. Jeszcze do wcześniejszego slajdu, jeśli chodzi o monitor, górna granica ekranu mniej więcej na wysokości wzroku i monitor odsunięty przynajmniej na wyciągnięcie naszej ręki. Natomiast jeżeli byśmy ten monitor będzie ustawiony tak jak u tego pana, no to nie ma szans bez podkładki pod laptopa, żeby tą pozycję ustawić tutaj prawidłowo. Generalnie najlepszą pozycją do spania jest pozycja na boku i pozycja na plecach, czyli na wznak. Pozycja spania na brzuchu nie jest dobrą pozycją i odradzamy ją zdecydowanie. Chciałbym, żeby Państwo w ogóle wiedzieli po tej serii warsztatów z nami, czy my poruszamy się w odpowiedni sposób. Czyli jeżeli już się poruszam, jeżeli ćwiczę, to czy robię to dobrze, a jeżeli już mam ćwiczyć, to co ja mam ćwiczyć?